Siemanko moi widzowie, z tej strony Samar. Ja witam was w świątecznym wydaniu gry Farming Simulator 2015 na moim kanale, lub 15, wolę wersję 15, ale powiedziałem obie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprzedażą pszenicy, która jest w promocji 876 za tonę. Oczywiście euro, mamy 113 ton, więc troszkę kasy będzie. Więc co, weźmy sobie ciągniczek jakiś. O, ten może być, bo innych nie obsługuje. Ta przyczepa. Czy ja jeszcze nie mam innych? W sumie jeden mógłbym sprzedać, ale nie wiem. Biorę przyczepkę, którą ostatnio zaparkowałem. Można nabierać ręcznie tą pszenicę, ale możemy również podjechać pod rurę sypową i też będzie dobrze. No, już prawie jesteśmy. Dobrze. R. To jest ta rurka tutaj do sypu. Tak, pszenica. Niech nam się naładuje cała przyczepa. Nie wiem, ile przyczepa mieści, szczerze. Nigdy nie zwróciłem na to większej uwagi. Alternative tipping działa. Chyba. Albo inaczej się nazywało. 32 tony, 32 tysiące litrów. Teraz jedziemy. Troszkę ta przyczepa zawodzi, więc musimy taki większy łuk sobie brać. W sumie jesteśmy na naszej drodze, to nie powinno być żadnych mandatów, ani nic tego podobnego. Dzisiaj sobie sam po wyborze, będzie tak świątecznie trochę. Jedzie coś w nie. Ale mnie wyrzuciło trochę. O Jezus, tego bym miał nie pokazywać. Kto zauważył, co znikło, to wie. Ojej, Maria. Ojej, jego. No, głupie drzewo, no, będę musiał z kabiny jeździć. Kierunek wyłączony. Szkoda, że chciałem wam pokazywać, że używam tych kierunków jednak. Nie zawsze to widzicie, bo nie zawsze ich używam. Ale w większości przypadków staram się ich używać. Troszkę lekki ten ciągnik do tej przyczepy. Podjedziemy sobie. Sprawdzimy, czy to na pewno Agravis było, bo przejechaliśmy koło takiej tabliczki. Tak, to jest Agravis. Domniemam, że to tutaj, bo tutaj mi się miga ikonka. Myślę, że ikonki nie kłamią i... No, już kasa rośnie. No, kopiec się zrobił. Dobra, my uciekamy. To jest waga? Nie wiem. O. Któreś F coś tam nacisnąłem i... Elfox Team D. Niemiecka mapa. Czekajcie. Nie. To. F5. A światło sobie może... My wyłączyć. Nie chcę się już naokoło objeżdżać. W dodatku przytarłem. Czego chciałem bardzo uniknąć. A już wycofię, jak już cofię, to do skutku.
No, drugi raz obiłem przyczepę w dzisiejszym odcinku. Normalnie same straty generuje. Dobra, jedziemy z kabiny. Dobrze. Jak tam u was święta, ludzie? Bo u mnie wszystko, że potrawy się gotują. Choinka przystrojona już. U mnie się stroi w dzień Wigilii. Więc u mnie już jest postrojona. Może wam wrzucę pod koniec tego materiału zdjęcie mojej choinki, jak wygląda. Stroiłem ją sam z tatą. I ja jestem jak najbardziej zadowolony z tego, że są święta. Przynajmniej się rodzina spotka trochę. Czasami się troszkę rzadko widujemy i no, ciężliwe to jest czasami. Szybko podjedziemy po drugą przyczepę. W miarę szybko nam to idzie, to jestem u siebie, to mogę na pamięć jechać już. Czy ja dam radę wycofać na tych lusterkach? Szczerze? Chyba nie. Coś tam widzę w tych lusterkach. No ja do nich nie mam przekonania. Nawet nie wiem, czy się w bramie zmieściłem. Zmieścić się zmieściłem chyba. Ale ja nie ryzykuję i no nic nie widzę w tych lusterkach. No sorry bardzo, ale już i tak źle w ogóle podjechałem do tego i muszę normalnie tu bliżej podjechać, bo inaczej nie damy sobie rady. Tak, pszenica. Nic innego nie chcą na razie w młynie. Domyślam się, że to młyn. Dobrze. Już prawie się wypełniło. W miarę równo to rozsypiemy po tej przyczepie. Jest pełne. Jedziemy znowu wysypać. Po to, żeby zarobić pieniążki i kupić coś bardzo świątecznego. W sumie już mogę to kupić. Mogę wam już pokazać. Ta-da! Christmas tree! W takim miarę sensownym miejscu to postawimy. A chociażby tutaj. I podejdźmy sobie do tego. Wish you a Merry Christmas tree, wish you a Merry Christmas tree, wish you a Merry Christmas tree and Happy New Year. Tak, troszkę na świątecznie będzie na naszej farmie. A co by tam? Ten mod jest przerobiony przeze mnie z 13, sam sobie go przerobiłem. Wiem, że już możecie to u niektórych spotkać jeszcze z lampkami, ale lampek mi się nie udało przerobić, czy tych bombek. Nie chce mi się tego robić, bo to postoi u mnie do nowego roku ta choineczka. No i tyle z tego będzie potem. Sprzedamy ją. Po świętach już jej nie będzie i tyle z tego. Jedzie coś, jedzie, ale my się wciśniemy. Nie mamy czasu, żeby czekać. O, myszka, nie uciekaj. Gówno dalej widzę w tych lusterkach. Tylko przyczepy się kręcą kółka i tyle z tego wiem. Kurczę, normalnie zaraz wezmę pada do ręki, bo się źle jeździ. Dobrze, teraz skręcimy sobie w prawo. I spróbujemy troszkę inaczej tu podjechać. Skoro nam się tam kopiec usypał, to raczej nie będziemy po nim jeździć, nie? Nie, to jest ETS tak. Na E w ETS są awaryjne, a tutaj się światło na E włącza i mi się to czasami myli. Nagrywam sobie jeszcze czasami w ETS, ale jakoś nie mam ochoty tego nagrywać, bo jak gram, to słucham muzyki zazwyczaj i tyle. Albo jadę z kolegami. Ostatnio się na przykład to źle skończyło, też wam mogę screeny wstawić pod koniec.
Dobra, mamy 54 tysiące. Jedziemy po kolejny kurs. Dobrze, tym razem, przepraszam, słyszeliście pewnie szum, jak uderzyłem o półeczkę. Coś jedzie? Nie, to jedziemy. No, na pładzie się troszkę płynnie jeździ, ale wymaga to większej wprawy. Fajnie się operuje turem na padzie. Turem, tymi maszynami leśnymi. Jakbym miał kierownicę, to jeszcze by to było precyzyjniejsze. Mam kierownicę, ale już niestety nie domaga. O, widzieliście jumpu auto sobie. Jest kilka takich miejsc, gdzie one sobie po prostu lubią podskoczyć. No. Także tego. Nie wiem, która to będzie już przyczepa, ale myślę, że jedna z ostatnich, bo już trochę męczy to jeżdżenie z tą przyczepą. No a pracownika tu nie ustawię, bo nie mam bardzo jak. Znaczy mam, ale triggery mu się będą mieszać i będzie kiepsko. Mam nadzieję, że płota nie zahaczyłem. O, chojneczka się odezwie dla was nawet. O, przegoliłem trochę. No, fajnie, że jest święta tego, ale troszkę głośno to choineczko. O. Jeszcze mnie prawa autorskie po jakieś połapią, tak jak przy The Crew. Graż była tak cicho zrobiona przez przypadek, bo przez przypadek, ale dźwięki i tak wyłapało sekwencję. Musiałem do tego przerobić trochę. No, fajnie, już tak naprawdę pośpiewaliśmy. Uciekajmy. Śledzi nas, będę musiał jeszcze przerobić, żeby dźwięki nie były tak daleko. Tylko jak się przy niej stoi bezpośrednio. A pojedziemy sobie inaczej. Dla urozmaicenia materiału. W sumie nie wiem, jak długi mi ten odcinek już wychodzi, bo jak to zwykle zapomniałem włączyć stopera. Chyba 10 minut dopiero. W sumie szybko idzie. O, uciekamy. Dobra, pojechali sobie. Tak, wiem, TeamSpeak, ale ja nie odezwę się teraz na TeamSpeaku. Nie zminimalizuję gry, bo mi to przerwie nagrywanie, tylko i tyle z tego będzie. Powinny te kierunki się jeszcze same odbijać, ale... No. Dobra, teraz tutaj. Jedziemy do sprzedaży. W momencie jak się... Palec mi objechał na padzie i od razu jakieś wiksy się dzieją. Na przykład ja driftem wchodzę teraz w te zakręty tutaj. Możemy jeszcze tutaj sobie nauczyć na przykład. Dla urozmaicenia. No żeby nie było ciągle to samo i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dam radę z kabiny, bo nie jest to daleko, ale też nie jest to trudne takie aż. Widzicie, udało nam się. Taka lichawa trochę ta animacja wysypywania, ale... Co tam? No, jeszcze jedna przyczepka tylko. Myślę, że 100 tysięcy chociaż będzie, chociaż wątpię w to. Dobrze, jedziemy. Po ostatnią przyczepkę pszenicy. Wiem, że mało zarobimy, ale... Nie będzie 100 tysięcy, ale... Co się oszukiwać? Trudno się mówi. Zbiera się dalej.
Nie ukrywam, że chcę kombajn kupić. Sampo można sprzedać. Kupić sobie lepsze. Coś. Sampo, jeden taki ciągniczek można sprzedać, można bratnerkę sprzedać. Dużo rzeczy można zrobić. Tylko trzeba mieć na to pieniądze. No i wkurzy mnie ktoś zaraz na tym TeamSpeaku, naprawdę. No, szybciej, szybciej. O, super, już, patrzcie, już się odezwało. O. Troszkę się oddali kamerą i... Już jest okej. No i jedziemy z ostatnią naszą porcją. Tak, z ostatnią naszą porcją pszenicy w tym odcinku. Do skupu. Gdzie myślę, że nam się uda troszkę tych pieniądzów nazbierać jednak. W drodze powrotnej wysypiemy tego sampo i zobaczymy, ile on jest warty z headerem. Ja bym gazał mi trochę zdech na początku. Chociaż nie wiem, czy ja nie przeoczyłem tego auta obciążnikiem. Nie zatrzymał się, nie chcę pieniędzy, no to... Twoja sprawa będzie jak... Jak ci będzie coś tam leżało. Na karoserii. A kierunek gdzie? No gdzie jest kierunek? No ja się pytam, gdzie ty masz kierunkowskazy? No nie przepisało, normalnie się zachowują. Powinni włączać kierunki, powinny być takie triggery do wstawiania na mapy, gdzie mają włączyć kierunki, a gdzie nie. Nie wiem, co tam jest. Co to jest? Drzewo sobie leży. No. Nie wiem, co to jest, ale przejadę przez to. Strefy rozładunku to tu nie ma i... Przypuszczalnie nie dla tego ładunku. Że jakby była nie dla tego ładunku, to... nie mówią nic, że... Nie można po tym jeździć, co można. Można, można. Będzie 100 tysięcy? Kurczę, 3 tysiące nam brakło, no nie może być, no. Dobra. Cześć, Przemek. Właśnie mi się wrąbałeś na odcinek. Chyba się zapomniałem zmutować, tak? Przemek. A dlaczego? Co? Wiesz może, kto tak spami tutaj do nas? Znaczy do mnie i do Rafika, ktoś coś spamił. Nie. Ale co? No jakiś użytkownik mi tu spamował i mnie denerwował podczas nagrywania. No znaczy jeszcze nagrywam, ale denerwował mnie taki jeden. Chyba Rusek, o ile dobrze słyszałem. O, znowu na mnie napisało coś. Znowu na mnie. To bo ty? Jak miałeś mnie zarejestrować, to mnie miałeś to ten. To jak mnie się rejestruje, to trzeba mnie zarejestrować. A nie. No ale ty byłeś cały czas zmutowany, tak jak ja cię miałem zarejestrować. Wytłumacz mi. No normalnie, i... przyjmuję, że to ja. No dobra, nie psuj klimatu odcinka, bo ja tutaj muszę jechać sprzedać traktor, kombajn i w ogóle. Okej. I wymutuj się jak przy tym telefonie. O, dziękuję. Teraz szybko przeskoczymy jeszcze do kombajnu. Wypróżnimy go z jęczmienia, o ile dobrze pamiętam. I pojedziemy go sprzedać.
Znaczy, sprawdzimy, ile nas będzie. Ile dostaniemy funduszy za sprzedaż. Dobra. I jedziemy teraz sobie kombajnem do skupu kombajnów. Przejedziemy sobie przez pole sąsiada, który może być zły na nas, ale mnie to nie obchodzi. My sobie jedziemy sprzedać kombajn. Tutaj przez gospodarkę przeciśniemy, potem dróżką w prawo, potem przez las. I oczywiście choinka się odezwała. O, tu nie przejedziemy. O. No nie, pomocy, choinka mnie atakuje. No, ludu mój. No, odczep to i uciekaj stąd. No, odjedź stąd. No, ożysz mordy, nie? Dobra. Ani tak, ani tak. Nie chce działać. Dobra, uciekamy od tej choinki, bo nas normalnie atakuje. Uciekać przed choinką. Nie przed świętami, ale przed choinką. Groźna ta choinka trochę. Swoją drogą na dydyku też już jest. W podobnym miejscu. Jaka choinka? Świąteczna. Okej. Okay. Musisz ją pobrać, ale... Z trzynastki taką modyfikację przerobiłem. Kręci się i śpiewa. Okej. Okay. O, przejechaliśmy po aucie trochę headerem, ale myślę, że kierowca nie będzie oburzony. Ani nic z tych rzeczy. Teraz sobie wjedziemy do lasku. Wiem, że nie wolno jeździć maszynami rolniczymi po lesie, ale chyba nie zabronią nam, nie? W farmingu to jest chyba dozwolone jeszcze. Mandatu jak na razie nie dostałem, a już tyloma maszynami przez ten las przejechałem, że... Już prawie wyjeżdżamy, leśnik nas nie złapał, niedźwiedź nas nie zaatakował. Nie skap się też, że wycięliśmy mu choinkę. Teraz czy ja tam przejadę? Raczej tak. Dobra. Teraz tutaj sobie skręcimy w prawo, troszkę przybierzemy trawniczka. Ale mnie nie interesuje trawnik, nie mój. Latarnia, monitoring to jest, cokolwiek to jest. Chyba latarnia. Tutaj jest jakiś skup też. A troszkę dalej jest sklep rolniczy. A, że gości sobie zablokował samochód. Za każdym razem ma inny, chociaż... Bogaty człowiek. Chociaż w sumie ja na farmie też mam. Za każdym razem inny samochód się pojawi w tym samym miejscu, ale... O, gdzie ty się mi tu pojawiasz? Ty też. Ja mam pierwszeństwo, chociaż mam znak stop. Dobrze, jesteśmy w sklepie. Ile my dostaniemy za ten zestaw? Za to byśmy dostali... Ja sobie karteczkę pozwolę wziąć. Za to byśmy dostali 12600. Nie, wstecz. Odjedziemy troszkę headerem do przodu. Odrzucimy go. Aha. Zobaczymy, ile za kombajn byśmy dostali. 63 tysiące. Co nam już daje? 75 tysięcy 600. Ale jeszcze przyjedziemy sobie tutaj naszym traktorkiem, który mi jest kompletnie już niepotrzebny w sumie. Jedno takie małe dziadostwo mi wystarczy. I bratnerka mi już jest też niepotrzebna.
Widzimy, już też sprzedamy, chociaż jest bardzo fajna, mi się podoba. Może potem, jak będziemy mieli wciul kasy, to już ją przywrócę. Czy przywrócę, odkupię ją ze złomu. I będę ją miał z powrotem. Bardzo mnie urzekła ta przyczepa, znaczy urzekła, bardzo mi się podoba, no. Nie ukrywam tego. No, super, zderzyłem się z samochodem i mi święta zaczęły śpiewać. Jeszcze mnie tam nie ciągnie. Wymusiłem pierwszeństwo, ale co tam? Auto się zatrzymało. Szkód nie narobiłem. Jeszcze. I muszę obczaić, ile dostanę za ten zestaw teraz, co wiozę. Oczywiście oprócz obciążnika, który jest zawsze przydatny, którego czasami się da umyć, czasami się nie da umyć, ale przydatny. Najlepiej, żeby się w ogóle nie brudził i też będzie ok. Lecimy. Zaraz będzie droga główna. Będę się musiał zatrzymać, rozejrzeć. Dobra. Tu lewo nic nie jedzie teraz. To mogę przecisnąć sobie śmiało. Zobaczyć, ile to kosztuje. Oczywiście obciążnik zaraz zrzucimy. Za bratnarkę niewiele dostanę, ale może za ten ciągnik coś dostanę. Za bratnarkę 4320. Już zapisuję. Wstecz. I teraz zobaczmy, ile ciągnik kosztuje. Tej promocyjnej sprzedaży. $120,000 za to dostaniemy około. Ładnie, sprzedajemy, tak. Myślę, że już uzbiera się na jakiś zestaw. A tylko czym ja tą przyczepę teraz dopcham? Będę musiał kombajnem. Oni się podobno nie przejmują stanem technicznym pojazdów sprzedanych, więc mogę spróbować. No, wydachowała przyczepa, ale co tam? Co tam, że kupię nową po zezłomowaniu? Sprzedajemy bratnarkę. Co prawda tylko niecałe 5000, ale jednak zawsze coś. Teraz tym podjedziemy. Wysiadamy, podchodzimy. Tak, chce pan kupić. Teraz chce pan kupić to, tak, chce pan kupić to. Mamy tym samym 208 000. Ile kosztują kombajny? 235. No nieładnie. Brakuje nam 30 000. Mamy tylko to. Tak, dobra. Co nam tu jest niepotrzebne? To mogliśmy sprzedać. Mamy większy siewnik. Że za to też niewiele dostaniemy prawdopodobnie. O, nieco to. To dostaniemy 7500. Też nas nie urządza. Ale już coraz bliżej. Kredyt? Nie mamy. Jest problem.
Jak zwykle, zapomniałem sprawdzić, ile kosztuje narzędzie. My tu mamy jakieś narzędzie do sprzedania jeszcze? Nie bardzo. Nie. No, nie fajnie. Do tamtego jest kultywator. Ile ten siewnik kosztuje? 90 tysięcy nasz kosztował. Czyli po sprzedaży dostaniemy 45. To nie. Też nas nie pomoże. A w tych coś mamy w magazynach? Mamy jęczmień. O, rzepak jest. A może poczekajmy, będzie jakieś może zapotrzebowanie, nie wiem, coś jeszcze. Musi być jakieś zapotrzebowanie. Nie, uciekaj od tej choinki, bo denerwuje, muszę usunąć ten dźwięk. Raz by mógł być, ale nie więcej. Podjedziemy na farmę i... W sumie powinienem już kończyć. Jeszcze minutka. Ale jak nie, to w drugi dzień świąt sprzedamy drugą partię z zapotrzebowania i... I tak. Komu się spodobał odcinek, może zalajkować fanpage, zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę, napisać komentarz. Jutro też się ukaże odcinek, prawdopodobnie. Był Przemek, który się wciął przypadkiem. Nie wiem, czy jest obecny. No i co? No i trzymajcie się ciepło, życzę wam wesołych świąt. I do zobaczenia w drugi dzień świąt, też będzie odcinek. No i co? Na razie, cześć, trzymajcie się.